Witam dziś ponownie w audycji Gość Radia 5. W studio pani Jolanta Beata Bagińska i pan Arkadiusz Nowalski. Państwo chcą kierować Sejnami, weszli do drugiej tury wyborów burmistrza miasta, otrzymali zaproszenie do udziału w spotkaniu w Radiu 5 w debacie i z tego zaproszenia skorzystali. Miło mi państwa powitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiamy. Pytania zadaje Artur Parafinowicz i mam okazję, przyjemność zadać kilka takich pytań. Na początek tradycyjnie proszę państwa, aby krótko się państwo słuchaczom przedstawili, przypomnieli. Pani Jolanta Bagińska, proszę. Jolanta Bagińska. Pracowałam w urzędzie przez okres 20 lat. Zdecydowałam się, że jest to dość długi okres. Poznałam pracę urzędu, jego specyfikę, prawa, jakie rządzą samorządem i w związku z tym zdecydowałam się, że będę kandydować na stanowisko burmistrza miasta Sejny. Pan Arkadiusz Nowalski, kilka słów o sobie. Arkadiusz Nowalski, mam 44 lata, przez 8 lat byłem radnym, zrezygnowałem z mandatu pół roku przed końcem poprzedniej kadencji. Walczyłem jako radny o uwidocznienie prawdziwego zadłużenia miasta Sejny. Od 4 lat jako burmistrz staram się spłacać nasze zadłużenie. Na szczęście skutecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj ta ilość kandydatów potwierdza sukces mojej misji. Mhm. Proszę państwa, wybory burmistrza to poważna sprawa i to spotkanie to poważna sprawa. W końcu debata, słuchają nas słuchacze Radia 5, mieszkańcy Sejn. Także, ale spróbujmy trochę wnieść trochę luzu, trochę dystansu. Na początek proponuję taki konkurs wiedzy o Sejnach. Zaczynała pani Bagińska, pan Arkadiusz Nowalski. Mamy do dyspozycji 4 pytania. Krótkie bardzo. Proszę wylosować dowolne. Od 1 do 4. 3. Sport. Pomorzanka Sejny grała Proszę podać wynik. 5-0. Z Polonią Raczki. Brawo. Pani Jolanta Bagińska. Pierwsze. Pytanie pierwsze to biografie. Jerzy Grodziński. Założyciel miasta Sejny. Brawo. Kontynuujmy. Pan burmistrz zostało 2 i 4? Drugie. Języki, kategoria Sejna z Jaćwieskiego, co oznacza? Trawy. Brawo. Pani Jolanta Bagińska, ostatnie pytanie. Zostaniemy przy sporcie. Miejsce Pomorzanki w tabeli. Po wygranej z Polonią. Nie odpowiem, niestety. Aktualnie trzecie. Trzecie. Brawo. Też brawo. Trzecie brawo dla Pomorzanki. Przejdźmy zatem do przygotowanych pytań w konkursie wiedzy 2-1. Gratulacje dla pana burmistrza. Czas na pytania dotyczące wyborów. Co państwo w swoim życiu zrobili, dokonali takiego, aby zaufać państwu na tyle, żeby powierzyć kierowanie miastem? Inaczej, proszę mi podać swój prywatny zawodowy sukces, powód do dumy, który umieściliby państwo na swoim wyborczym sztandarze. Pan burmistrz. Dzisiaj? W tym momencie. 7 922 000 spłaconych długu i odsetek. Często mówiliśmy o długu miasta i mniej więcej ludzie kojarzą te kwoty, ale zupełnie nie patrzyliśmy na odsetki, czyli koszt bieżący, który towarzyszył spłacie tego kapitału. W bardzo trudnych warunkach. Ostatnia kadencja nie była prosta i kilka razy zasłynęliśmy jako takie miejsce, gdzie trudno się rozmawia, ale mimo to osiągnęliśmy te rubieże i dzisiaj budżet miasta jest bezpieczny i to jest mój największy sukces. Wydawało się już kilka razy w czasie tej kadencji, że to jest nierealne, jednak daliśmy radę. Co na swoim sztandarze wyborczym umieściłaby pani Jolanta Bagińska? Na swoim sztandarze myślę, że zamieściłabym tutaj hasło, które przemawia za tym, aby wreszcie zapanował spokój, rozsądek i abyśmy mogli wszyscy porozumiewać się przy wspólnym stole, rozwiązywać problemy, które, jak pokazały nam ostatnie 4 lata, nie były rozwiązywane. Ja przypomnę pytanie, bo dosyć rozbudowane, swój prywatny lub zawodowy, życiowy sukces, powód do dumy na sztandar.
Przez okres 20 lat pracowałam w urzędzie i to jest służba. Praca w urzędzie to służba. I to, że osiągnęłam taki wynik z takim poparciem, myślę, że odzwierciedla to, że ta służba jednak wykonywana była dobrze. Służyłam mieszkańcom. Dlaczego pani kandyduje? Zadłużone miasteczko, ręce samorządu poniekąd związane planem naprawczym. Mam okazję przyglądać się Sejnom od 15 lat. Mam nadzieję, że w miarę wnikliwie i proszę tego nie odebrać jako zarzut, ale wydaje mi się, że w Sejnach niewiele się zmienia. No przybył jeden market, ale to chyba nie rola samorządu, a wysokich cen na Litwie. Pojawił się nowy blok, ale inwestycja dewelopera. Zdemontowano pomnik. No ale to też decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, decyzja parlamentarna. Dlaczego pani kandyduje? Panie redaktorze, dług jest coraz mniejszy, a to, że jest na dzień dzisiejszy taka kwota, to wynika z tego, że jest realizowany plan naprawczy. Plan naprawczy posiada harmonogram, z którego wynika, jak w poszczególnych latach, jakie kwoty są spłacane. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że pan burmistrz posługuje się kwotą 7 milionów z kawałkiem. To jest nieco mniejsza kwota, dlatego że pan burmistrz tutaj uwzględnia odsetki, a odsetki to są wydatki bieżące, więc nie należy ich tutaj uwzględniać przy wykazywaniu długu. Chcę tutaj powiedzieć, że ta sytuacja miasta nie jest aż taka tragiczna, jak ją się próbuje tutaj przedstawić, ponieważ w ostatnich latach widzimy, że wolne środki, jakimi miasto dysponuje, to jest kwota od 800 tysięcy do 1 300 zł. W związku z tym widzimy, że możemy tutaj robić inwestycje. To nie jest tak, że jak mamy plan naprawczy, to tych inwestycji robić nie możemy. Możemy, tylko musimy pytać się Ministerstwo Finansów o zgodę. Tak jak mówiłam, dług jest coraz mniejszy i kwota, którą wymieniłam, pozwala nam na to, aby aplikując o środki zewnętrzne, możemy tą kwotę zwiększyć aż sześciokrotnie. Panie burmistrzu, dlaczego pan zabiega o reelekcję? 8 lat walczyłem o to, żeby to nasze realne zadłużenie było uwidocznione i chcieliśmy zawczasu ochronić mieszkańców miasta. To się nie udało. Grupa, która rządziła miastem, pan burmistrz, pracownicy urzędu, którzy pracowali razem z nim, radni, robili wszystko, żeby mieszkańcy ponieśli koszt ich decyzji. Tak się stało. Udało mi się zahamować te procesy. Dobry gospodarz w mieście powoduje, że są wolne środki, że spłacamy, że ten fikcyjny plan naprawczy został urealniony i odnieśliśmy sukces, przynajmniej finansowy. Teraz mogę się nawet spotykać z takimi zarzutami, że nic nie zrobiliśmy. Szanowni Państwo, spłaciliśmy dług. Spłaciliśmy prawie 8 milionów, będąc w bardzo trudnej sytuacji. I daliśmy radę. I ja kandyduję po to, żeby w końcu przejść od tej stagnacji spowodowanej rządami Kappa i jego ludźmi, przejść do rozwoju i chcemy, żeby miasto się rozwijało i w końcu powinniśmy zablokować depopulację w mieście. To znaczy nie powinno nas być coraz mniej, tylko powinno nas być coraz więcej. Pan tu wspomniał o Radzie Miejskiej. Rada Miejska w Sejnach i w ogóle sejneński samorząd mi się kojarzył przez ostatnie i kojarzy nadal 4 lata z kłótniami, z problemami, z procesami sądowymi, z wzajemnymi zarzutami, z problemami z głosowaniem nad absolutorium, nad budżetem. Jak pan widzi współpracę z nowym składem Rady? Wprowadził pan 5 osób, 5 mandatów, to pana ludzie w cudzysłowie, a pozostałe 7 pani z komitetu pani Jolanty Bagińskiej, Ziemia Sejneńska 1 mandat i PiS 2. Jak w tym układzie? Panie redaktorze, ten najtrudniejszy czas, ostatnie 4 lata przeszliśmy z sukcesem, spłacając przynajmniej te długi i jeszcze przeprowadzając wbrew wszystkiemu inwestycje. Ja przypomnę, że kiedy 4 lata temu zostawałem burmistrzem, do urzędu przychodziłem sam, nie miałem żadnego wsparcia, wszyscy byli przeciwko. Mimo to daliśmy radę i niech pan zauważy, że teraz to jest znaczny progres. Do rady z mojego komitetu weszli bardzo porządni ludzie, bardzo szanowani w mieście i z dużym potencjałem, wnoszący coś realnie do tej układanki. To nie są pracownicy samorządowi obrażeni na resztę świata, dlatego że im się tam skończyła pensja, tylko to są ludzie, którzy prowadzą aktywne życie i wnoszą inicjatywy w naszym mieście, cały czas pracując też społecznie.
Więc jestem dobrej myśli, dlatego że to, co się okazało na pewno w czasie tych wyborów, to jest rozliczenie pieniaczy. Tych pieniaczy w Radzie Miasta w tej chwili już nie ma. Ale to koalicja ma pana oponentka w tym momencie. A w przynajmniej czym tak jest, deklaruje. Panie redaktorze, a w czym mamy problem w rozmowie z panią Bagińską, czy z jej radnymi, w momencie, kiedy się okaże, że jedno z nas zostaje burmistrzem, no to ten mandat w Radzie zajmuje inna osoba. I te kalkulacje, które dzisiaj są przedstawiane, być może będą po dniu wyborów zupełnie inne. Ja pokazałem, że jestem w stanie być skuteczny mimo totalnej opozycji w naszym mieście i nie widzę problemu, żebyśmy już dzisiaj zakładali, że będą jakieś kłótnie. Stoimy twardo na nogach. Miasto jest w tej chwili stabilne i myślę, że będziemy rozmawiali o poszczególnych projektach, a nie o jakimś projekcie typu antynowalskość. Tak? To nie rozumiem takiego podejścia. Pani Jolanta Bagińska, współpraca z Radą Miejską w Sejnach. Ja jeszcze raz przypomnę o tym zadłużeniu. Otóż to nie pan burmistrz oddłuża miasto, tylko jest realizowany program naprawczy i z niego wynika, jakie kwoty w poszczególnych latach są spłacane, plus oczywiście kwoty, które są spłacane dla fundacji. Chodzi tutaj o szkołę Żiburis. Jeśli chodzi z kolei o Radę Miasta Sejny, tak, jest nas 8 osób już w tej chwili. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy mieli nie współpracować ze sobą. My, proszę państwa, musimy ze sobą współpracować. To jest konieczne. Musimy zacząć realizować projekty w Sejnach. Musimy to miasto rozruszać. To jest niezbędne. I tak jak zaznaczyłam, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ze sobą nie współpracować. Bez względu na to, kto z nas zostanie burmistrzem, to oboje dostaliśmy się do rady, oboje jesteśmy już radnymi. Kto z nas zrezygnuje z mandatu radnego, już wkrótce 4 listopada, w zasadzie 5 listopada rano się okaże. Ale współpraca jest niezbędna i dołożymy wszelkich starań, aby ta współpraca była. Każde wybory przypominają mi, proszę państwa, trochę uwodzenie. Żeby było skutecznie, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony, wyglądem, aparycją, a czasami stanem posiadania, no też. I dać wrażenie, że będzie dobrze. Co państwo obiecują wyborcom, aby ich uwieść? Proszę bardzo, pani Bagińska. Przede wszystkim musimy zapewnić miejsca pracy. To, żeby młodzi ludzie zechcieli zostać w Sejnach, muszą mieć satysfakcjonującą pracę. A tego nie będzie, jeżeli nie ściągniemy do Sejn inwestorów. Przez okres 4 lat nie zdołaliśmy, no tutaj i Rada, i pan burmistrz, nie zdołali wykonać, uzbroić strefy, podstrefy Sejny. No źle się bardzo stało, dlatego że to szansa ku temu, aby ściągnąć tutaj do Sejn inwestorów. W naszym, mojego komitetu, programie wyborczym jest właśnie podjęcie wszelkich działań, skorzystanie z wszelkich środków pomocowych, aby uruchomić strefę. Oczywiście to jest jeden z elementów, który jest niezbędny do tego, aby miasto zaczęło się rozwijać. W tym programie jest bardzo dużo punktów dotyczących również polityki senioralnej, dotyczącej młodzieży, dotyczącej ośrodka kultury, rozwoju tej kultury. Czas na zmiany, proszę państwa. Panie burmistrzu, ja pytałam o uwodzenie i o obietnice, aby uwieść wyborców. Tu kontrkandydatka trochę jakby narzuciła kierunek odpowiedzi, prawda? Aż chce się w tym momencie zapytać o tą fabrykę Łodzi. Szanowni państwo, padły słowa na temat strefy, więc chciałbym publicznie powiedzieć, bo chyba w Sejnach mało się o tym mówi. Uratowaliśmy Sejny przed czymś podobnym do drugiej oczyszczalni, czego inwestycji, na którą nas nie było stać, i jej realizacja byłaby katastrofą. Mówię tutaj o uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na tych warunkach, na których dostaliśmy dofinansowanie. Dostaliśmy dofinansowanie, bo w przeciwieństwie do poprzedniego systemu, w którym aktywnie uczestniczyła pani Bagińska, przygotowujemy projekty, składamy wnioski o dofinansowanie. Jeszcze w tym roku zostaną złożone wnioski na termomodernizację na kwotę 4 750 000. Wystarczy nam nie przeszkadzać, wystarczy sprawić w 4
listopada, że będę mógł kontynuować tą linię. Uwodzić raczej nie zamierzam, dlatego że Sejnom w tej chwili jest potrzebny rozsądek i świadomość, na czym wszyscy stoimy. No nie ma możliwości, żeby przeprowadzać tą zapowiadaną dosyć enigmatycznie przez panią Bagińską akcję bez rozwiązania na przykład takiego problemu, że w przyszłym roku, w roku 2019 mamy bardzo duże obciążenie dotyczące właśnie obsługi długu. I przede wszystkim musimy się postarać o to, żeby znaleźć narzędzia finansowe, dzięki którym będzie możliwe wygenerowanie również pieniędzy na wkład własny. Bez tego żadne wnioski nie będą do realizacji w roku 2019. Zapytam, jest szansa, żeby w ogóle ożywić Sejny w jakiś sposób, żeby zaczęły tak tętnić życiem gospodarczo, społecznie, panie burmistrzu? Oczywiście, że jest i jesteśmy na dobrej drodze, ale trzeba to robić małymi kroczkami i z poszanowaniem dla tej trudnej sytuacji, w którą nas spędziła w poprzednia ekipa. Ja przypomnę, że my teraz spłacamy pieniądze wydane przed 2012 rokiem i będziemy je spłacać do 2022 roku. Oczyściliśmy miasto, Urząd Miasta z niedociągnięć, dbamy już o miejskie grunty, pilnujemy tego gruntu, staramy się pozyskiwać podatki, uszczelniliśmy system podatkowy w mieście. Ja jestem, w tej kadencji byłem najmniej zarabiającym burmistrzem w Polsce, zacząłem te wszystkie zmiany od siebie i teraz potrzebujemy po prostu kontynuować. Nie wyobrażam sobie przejścia w stylu zarządzania na takie pozycje, nie robię nic, czego mi ktoś nie kazał. Ta Bagińska, jest szansa jako żywić Sejny, żeby coś zaczęło się dziać? Panie redaktorze, oczywiście, że jest. Jest ogromna szansa. Tutaj obecny pan burmistrz pozyskał środki finansowe na strefę w wysokości 1 300 000. Środki te nie zostały wykorzystane, one zostały zwrócone. W momencie, kiedy pan burmistrz rozpoczynał swoją kadencję, był na ukończeniu przetarg na wykonanie kanalizacji, projektu technicznego kanalizacji sanitarnej, to decyzją pana burmistrza ten przetarg unieważniono. Ta kanalizacja by już w tej chwili była, gdybyśmy się trzymali tego planu. Zapadły inne decyzje, pan burmistrz tutaj podejmował te decyzje. Bardzo wielka szkoda, że, bo to po prostu zmarnowane 4 lata, jeśli chodzi o budowę kanalizacji. Tu jest nie tylko, należy jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że to jest nie tylko budowa kanalizacji na strefie. Tutaj mieliśmy w planach skanalizowanie całej tej wschodniej części miasta Sejna, więc ulice, przy których mieszkają mieszkańcy, którzy w dzisiejszych czasach nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W niektórych miejscach jeszcze nie ma wodociągu, albo jest wodociąg, który należy wyremontować. Po prostu gwarancję, że ten wodociąg będzie, ta kanalizacja? Oczywiście, przecież przy wsparciu środków zewnętrznych jest to jak najbardziej możliwe. Przy takich kwotach, jakimi dysponujemy, wolnymi środkami, jest możliwość, żebyśmy mogli wykonać projekty i wykonać całą infrastrukturę techniczną, która jest niezbędna. Niezbędna, żeby cokolwiek mogło zacząć się dziać. Czy ja mogę się do tego odnieść? Prosimy krótko. Szanowni Państwo, pani Bagińska pracowała w referacie, który zajmował się w części technicznej jakby przygotowaniem koncepcji uzbrojenia miasta pod względem tej kanalizacji i właśnie wykazała swój totalny brak wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania środków. Miasto Sejny musiało dostosować się do sytuacji, w której w czasie, kiedy były środki na rozbudowę kanalizacji, my o to nie występowaliśmy. Później rzucono na sztukę taki pomysł, że wybudujemy, że zrobimy jakiś projekt techniczny, który nam to wszystko jakby uładzi. Sam projekt techniczny jest tylko papierem, trzeba mieć jeszcze środki, które można na ten cel pozyskać. Akurat miasto Sejny, w czasie kiedy pani Bagińska pracowała w urzędzie i powinna to wiedzieć, miasto Sejny złożyło wniosek na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i z powodów formalnych nie otrzymaliśmy tych pieniędzy. I pani Bagińska doskonale wie, że na dzień dzisiejszy ta jej wizja kanalizacji w Sejnach jest nierealna do wykorzystania. Zrobienie papieru z kreskami na mapie nie gwarantuje, że ta kanalizacja kiedykolwiek powstanie. Krótkie adwokat. Chciałabym się tak odnieść do tego. Proszę Państwa, to nie jest papier, bo tu obrażamy wszystkich projektantów. Projekt techniczny kanalizacji to jest naprawdę duże dzieło. Do tego, aby taki projekt wykonać, trzeba skończyć studia i trzeba się naprawdę wiele lat uczyć, także nie obrażajmy tutaj projektantów. To nie są tylko kreski na mapie.
w dzisiejszych czasach brak kanalizacji to jest naprawdę, już nie trzeba chyba uzasadniać, że ta kanalizacja być musi i być powinna. I panie burmistrzu, ja 20 lat przepracowałam w tym urzędzie. Czemu nie zrobiliście kanalizacji? Panie burmistrzu, decyzje zależą od burmistrza i od rady, a pracownicy są od tego, żeby wykonywać te zadania. Jakie decyzje odgórnie podjęto, takie potem są konsekwencje tego. Ale nie chciałabym tutaj z panem burmistrzem toczyć sporów, bo nie po to się tutaj spotkaliśmy. Mamy tutaj inne cele, prawda? Kończąc już tak naprawdę, bo czas biegnie nieubłagalnie. Co chcieliby państwo na koniec powiedzieć mieszkańcom Sejm, swoim wyborcom, gdyby państwo mogli powiedzieć dosłownie wszystko? Proszę bardzo, pani Jolanta Bagińska. Drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, abyście państwo zadecydowali 4 listopada, abyście poszli na wybory, to przede wszystkim, byście poszli i decydowali. I proszę o wsparcie, proszę też o to, aby wygrał rozsądek, aby można było realizować program, który przedstawił mój komitet wyborczy, bo jest to program naprawdę realny. Te rzeczy, które się w nim znajdują, są do zrealizowania. I nie chodzi tutaj o papiery, tu chodzi o to, żeby usiąść, wypracować wspólne stanowisko i zacząć działać. O to nam przede wszystkim chodzi. Dlatego, proszę państwa, pójdźcie na wybory. Pan Arkadiusz Nowalski. A ja zachęcam wszystkich, żeby głosować, dlatego że chcemy odbudować centrum, chcemy zrobić tą jedną sieć ciepłowniczą w mieście, dzięki czemu wszyscy powinniśmy płacić mniej za ogrzewanie. Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom powstaną w końcu nowe mieszkania. Odblokujmy Sejny też w planie zagospodarowania przestrzennego. Wiele działek jest nieużytkowych, dlatego że poprzednia ekipa nie pilnowała po prostu tego. To wszystko jest w zasięgu ręki, przygotowujemy wnioski, jesteśmy skuteczni. Pracujmy, a odniesiemy sukces. Ja chciałabym powiedzieć, że w tej ekipie poprzedniej to był pan burmistrz. 8 lat był radnym i 4 lata jest teraz burmistrzem, a to radni podejmują uchwałę. W opozycji do wszystkich wydawane były pieniądze miejskie na to, żeby wydawać miejską gazetę. Za 100 tysięcy na przykład rocznie można by było kupę chodników w mieście zrobić po stawkach dużo niższych niż dzisiaj. I za te chodniki akurat, to zdaje się, pani była odpowiedzialna w tamtym czasie. Panie burmistrzu, jeszcze raz mówię, organem uchwałodawczym to tutaj jest rada i to ona decyduje, jakie zadania znajdą się w wieloletnim planie inwestycyjnym. Ja tylko podziękuję, że pani dała szansę ludziom, żeby nie głosować na mojego poprzednika Jana Stanisława Kapa. Bardzo dziękuję za ten nóż wbity w jego plecy, bo to bardzo uprości sytuację miasta. Wszyscy kandydaci pracują na siebie. Wolny kraj, każdy może zgłosić swoją kandydaturę. Bardzo za to dziękuję. To jest wielki sukces. Bardzo pani nam pomogła uporządkować miasto. Sobie. No to cieszę się, panie burmistrzu. I w tym miłym nastroju kończymy to spotkanie. Dziękuję. Przypomnę, że gośćmi Radia 5 byli państwo pani Jolanta Bagińska i pan Arkadiusz Nowalski, kandydaci na burmistrza Sejm. Proszę słuchać się Radia 5 w poniedziałek. Podamy wyniki wyborów drugiej tury, wyborów samorządowych. Pytania teraz zadawał Artur Parafinowicz. Do usłyszenia jutro o 11:15. Gośćmi Radia 5 będą kandydaci na burmistrza Augustowa. To tyle dzisiaj. Do usłyszenia.